Dobry wieczór Państwu. Oglądają Państwo telewizję Republika. Ja nazywam się Mikołaj Janusz, a to jest program Uja Oka. Na pewno doskonale wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że żyjemy w czasach zmian. Zmian, które sprawiają, że nasze życie nie będzie już chyba nigdy wyglądało tak, jak wyglądało 10 czy 15 lat temu. Zmiany w sektorze bankowym, pandemia, wojna tuż u naszych granic. Te wszystkie rzeczy powodują, że zamieszanie i różne przekształcenia, różne zmiany zachodzą też w naszym polskim społeczeństwie. Dlatego dzisiaj moim gościem jest doktor socjologii Krzysztof Karnkowski, Gazeta Polska oraz Fronda Lux, z którym będę miał przyjemność porozmawiać o tych najnowszych trendach, w poglądach, w nastrojach społecznych, że tak to określę. Dobry wieczór. Dzień dobry Państwu. A czy przyjemność to się okaże? Tak, zacznijmy od tego, co na językach na pewno wszystkich, czyli od uchodźców z Ukrainy. Pojawia się duża grupa, szczególnie w internecie, ludzi, którzy wszystko co najgorsze przypisują Ukraińcom. Czy to jest kwestia jakiejś propagandy, jakiegoś ruskiego trollingu, czy to po prostu najzwyczajniej w świecie taka typowa polska cecha, żeby trochę szukać dziury w całym, czy nie wiem, obrażać się, bo ktoś nam zajął miejsce w tramwaju. Chociaż tak naprawdę chowa się tu przed wojną. Z czego to wynika i czy takie zjawisko jest faktycznie zauważalne? Jak patrzy na to specjalista? Specjalista. Moim zdaniem to zjawisko po pierwsze jest trochę orkiestrowane. Znaczy na pewno możemy, to bardzo łatwe jest prześledzić, że część takich historii pojawia się w sposób zorganizowany, że powiedzmy, jeżeli mamy kilkanaście profili lokalnych na Facebooku i na każdym pojawia się ta sama historia, tylko zmienia się miejscowość, no to ewidentnie tutaj coś śmierdzi. Mówimy o takich historiach, jak wcześniej były z pandemią. Na zasadzie moja ciotka ma znajomego albo jakieś tam przykłady. To sąsiadka, kuzynka, przyjaciółka, sąsiadki. Z reguły to jest postać kobieca, no ale nie zawsze. I oczywiście tego jest sporo. Są osoby, które zawsze są na nie w każdej sytuacji, więc to bardzo ciekawa jest ta obserwacja, że osoby, które wcześniej były bardzo nieufne wobec tak zwanego reżimu sanitarnego, prawda, teraz albo kwestionują w ogóle wojnę, albo kwestionują skalę tej wojny, albo kwestionują pomoc Ukrainie, albo w przypadkach skrajnych sympatyzują z Rosją. Czasami też to przybiera jakąś taką zupełnie absurdalną formę, żeby wpisywanie jakichś newsów tłumaczonych oślawo z rosyjskiego, albo częściowo w ogóle nietłumaczonych, więc no, to jest jedna strona medalu. Na pewno też są takie historie i myślę, że to się trochę bierze z tego, że no nie wypada o pewnych rzeczach jeszcze mówić, więc tym bardziej jest taka potrzeba właśnie powiedzenia czegoś, co w tym ogólnym przekazie medialnym się nie mieści. Ale myślę, że też trzeba pamiętać o tym, że obok tej grupy, powiedzmy, która zachowuje się normalnie i po ludzku i obok tej grupy, która zachowuje się właśnie w taki sposób lekko nerwowy, delikatnie mówiąc, i podaje sobie tego typu informacje, jeszcze jest grupa, myślę, niedoceniana, którą jakby ja najbardziej obserwuję i najbardziej na to zwracam uwagę. Taka grupa, która pod pretekstem lansowania pomocy Ukrainie, tak naprawdę właśnie tą grupę w cudzysłowie problematyczną nakręca takim swoim postawieniem sprawy, że tak naprawdę Polacy nie robią nic specjalnego, że to, co my robimy, to my musimy robić, to jest nasz obowiązek, że to się Ukraińcom należy i nie możemy oczekiwać żadnej wdzięczności ani żadnych podziękowań, dlatego że takie gadanie tak naprawdę właśnie nakręca tą niechęć, no bo jeżeli ktoś jest zupełnie inaczej, jest pomoc dawać i czuć się z tą pomocą dobrze, no bo każdy lubi czuć się dobrze, nie ma w tym niczego złego, to jest taka psychologiczna nagroda za to, że pomagamy, czy nawet nagroda moralna, a co innego jest po prostu bycie zmuszonym do czegoś, robienie czegoś z przymusu, z obowiązku, bo tak trzeba i właśnie, że nie powiedzenie, że nie robisz nic specjalnego, kiedy tak naprawdę robimy coś specjalnego, to moim zdaniem bardzo nie sprzyja tej naszej polsko-ukraińskiej współpracy. Chciałem skupić się na trochę powierzchownie, ale jednak na skali tych różnych nowych ruchów, zjawisk. Jest takie zjawisko, które nazywa się bardzo często foliarstwem. Tutaj wiele osób może nie kojarzy, czym jest foliarstwo, to pochodzi od takiego zwyczaju, który naprawdę istnieje w niektórych kręgach, wykonywania sobie z folii spożywczej czapeczek specjalnych, żeby nasz mózg nie był narażony na jakieś tam promieniowanie odpowiednie. Widziałem wiele osób, które w centrum Warszawy, w okolicach Pola Mokotowskiego przebywa, może widzieć, na przykład jest taki pan, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie powiedzieć murzyn, ale taki pan czarnoskóry, który bardzo często jeździ na rowerze tam w tych okolicach i właśnie z taką czapką.
No, są ludzie, którzy nie wejdą do dużego miasta po prostu bez takiej czapeczki foliowej. I tym określeniem zwykło się nazywać pewne różne grupy ludzi, których, nie wiem, chce się zepchnąć do, chce się wyśmiać w ten sposób, tak oni uważają, czy też po prostu chce się określić jako foliarzami, chce się określić ludzi o poglądach mocno oderwanych od takich przyjętych za oficjalne. Jak patrzysz na tą sprawę? Czy to jest takie trochę jak latający potwór spaghetti, czyli coś, co się dzieje tylko w internecie, czy foliarstwo polskie rozwija się w najlepsze i... Jakie nurty najbardziej Cię interesują? Znaczy, przede wszystkim ono faktycznie, myślę, że najbardziej obecne jest w internecie. Dlatego, że jakby internet jest taką idealną platformą dla szerzenia rozmaitych teorii, dlatego, że tam każdy może się przedstawić jako ekspert, jeżeli tylko może jakoś dobrze wypaść, mówić konkretnie, no nawet ja mogę wystąpić jako ekspert. No, masz do tego, jako doktor, no masz do tego pełne podstawy, no ale tutaj wiadomo, że Polacy jak są po meczu, są ekspertami piłki nożnej, jak są po Małyszu, to jak są ekspertami od skoków, aktualnie od uzbrojenia wojskowego są ekspertami, to oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi, no Wiadomo, że ruchy tego typu jak płaskoziemcy na przykład to są raczej zjawiska niszowe, które nie wiem, czy w rzeczywistości istnieją, czy naprawdę istnieje jakaś osoba, która uważa, że Ziemia jest płaska. Jeżeli taka osoba istnieje, to proszę się do nas odezwać. Istnieją takie osoby. Istnieją osoby takie naprawdę. Tak. Natomiast mnie bardzo zainteresowało, nie wiem, czy się, na pewno by się obrazili, ale nie wiem, czy ogólnie wrzuca ich się do worka z foliarzami, tak zwani turbosłowianiem. To mnie bardzo zainteresowało. Ostatnio to też podobno jest nie nowe, ale natrafiłem na takie podania, że słowo Allah wzięło się z tego, że prorok udał się do Wielkiej Lechii, do Polski w pierwszym 1900 tam którymś roku pod wpływem zafascynowania się walecznością Lachów, czyli właśnie naszych praprzodków, ułożył część tej swojej filozofii, a Al jest to standardowy przydomek, taki jak Le po francusku, czyli po prostu Allah, to wzięło się od zafascynowania naszymi prasłowiańskimi wojownikami. Takie poglądy faktycznie istnieją i faktycznie nawet doktorzy, profesorowie znajdują się, którzy to potwierdzają. Czy coś w tym jest i czy to faktycznie rośnie? Czy tylko przez internet tak nam się zdaje? Znaczy, to znów internet na pewno to napędza bardzo, bardzo silnie, dlatego że dużo łatwiej jest... Wcześniej człowiek czuł się, jeżeli wierzył w takie rzeczy, czuł się odosobniony, nie za bardzo miał jak z tym dotrzeć do ludzi, no mógł rozdawać jakieś, nie wiem, broszurki czy coś, ale wtedy uchodził za po prostu wariata. W internecie może nagle odkryć, że więcej osób jest chętnych tego typu teorie jakoś podzielić, rozszerzać i tak dalej. I to nie jest zjawisko ani nowe, ani wyłącznie polskie. Przecież to co ty mówisz na temat Allaha i tutaj tych teorii, no przypominam, że są ludzie, którzy są święcie przekonani, że Chrystus wybrał się do Azji na ten czas, który jest tu sobie opisany w Biblii i tam z kolei pobierał jakieś nauki, prawda? No teraz ja tutaj obiecałem ci przed programem, że o tym wspomnę. Mamy taki wątek, który niedawno odkryłem ze zdziwieniem, dlatego nie opowiem o tym jakoś bardzo szeroko, bo nie zgłębiałem tego, ale to jest bardzo podobne do tych wątków słowiańskich, że na przykład w Korei Południowej jest grupa, która uważa, że Tangun, czyli założyciel mityczny państwa koreańskiego, narodu koreańskiego, tak naprawdę wywodził się, i to będzie zdziwienie, dlatego że raczej w drugą stronę się ucieka, że wywodził się z żydowskiego pokolenia Dan biblijnego i że Koreańczycy są potomkami, jedynymi prawowiernymi potomkami biblijnych Żydów, są narodem wybranym. I to nie jest jakaś niby szalenie popularna w Korei Południowej teoria, ale na tyle się przekłada, że taka raczej powszechna, delikatnie mocniej ufność wobec muzułmanów i sympatia do państwa Izrael pewna w społeczeństwie koreańskim się bierze właśnie z tego mitu o Tangunie jako po prostu człowieku z pokolenia żydowskiego biblijnego Dan. Więc widać, że nie tylko polscy fascynaci mają tendencję do tworzenia różnych tego typu teorii. Pewnie każdy kraj czy każdy naród potrzebuje sobie takie rzeczy tworzyć. Natomiast pytanie jest tak naprawdę po co, no bo przecież wydaje mi się, że nasza historia sama w sobie nawet w tej wersji podstawowej jest na tyle ciekawa i fajna. No chodzi o to, żeby barwna, ta historia była bardziej bohaterska. No, żeby się wszystko... wydaje, że nawet teraz jest wystarczająco bohaterska, tylko właśnie z kolei bohaterów się często kwestionuje, czy trzeba jakoś ich zdekonstruować, więc widać, niektórzy uważają, że na to trzeba dopisać nowych, tylko że te teorie czasami są bardzo karkołomne i myślę, że właśnie ta, od której zaczęliśmy, taka jest. No teraz jeszcze wspomnę, jeżeli chodzi o foliowe nakrycie głowy, że
nawet nie trzeba szukać w jakichś, nie wiem, ekstremalnych tutaj skrzydłach polityki. Jak chcę wpisać, w ogóle jest taka pani posłanka obecnie Koalicji Obywatelskiej, Magdalena Filix, to ona również na wiecach Komitetu Obrony Demokracji występowała. Tego nurtu, rozumiem, tak, foliarstwa. Występowała w takim nakryciu głowy. I to chyba pierwsza osoba, z którą się spotkałem w sferze publicznej, która na zdjęciach była tak. Ale to nie w formie żartu, tylko w formie, nie wiadomo. Ciężko powiedzieć, tak, foliarstwo nazywane tutaj różnie. Mogła czuć się podsłuchiwana przez reżim. Mogło tak być, nazywane jest również nazywane jest stulejarstwem umysłowym, nazywane jest foliarstwem. Tych określeń jest bardzo dużo. Natomiast zauważyłeś, bo ja poruszyłem temat mniejszości, które, czy jakichś ruchów społecznych, które wydają się, że są liczne, bo dużo jest o nich w internecie, ale tak naprawdę niekoniecznie tak to wygląda. Natomiast jest też druga strona biegunu. Wspomniałeś właśnie o Koreańczykach i to jest też ciekawy temat, bo wydaje się, że nie do końca, może niektórzy w ogóle o tym nie wiedzą, ale mamy dość liczną grupę w Polsce ludzi, która jest zafascynowana kulturą koreańską, niekoniecznie kulturą wysoką, ale na przykład popem koreańskim. Podejrzewam, że nie jeden ojciec mający nastoletnią córkę bądź jest świetnie zaznajomiony z tym tematem. Jak to wygląda i skąd się wzięła w Polsce w ostatnich latach taka fascynacja Koreą? To nie jest wyłącznie kwestia Polski, to jest ogólnoświatowy trend. Aha. To się bierze z bardzo mądrej polityki państwa koreańskiego, które po prostu jest, nie wiem czy nie najlepsze na świecie w tej chwili w tak zwanym soft power. Koreańczycy na przykład patrzą dosyć przez palce na wszelkie piractwo, jeżeli chodzi o ich produkty, że tak powiem, intelektualne, jeżeli to nie jest to trochę na wyrost, ale jednak, czyli właśnie tak zwany K-pop, czy ten koreański pop, czy filmy, dlatego, że po prostu traktują to jako reklamę swojego kraju, swojej kultury, również swoich produktów, dlatego, że na przykład filmy, czy seriale, które są z kolei jakąś moją działką, są pełne tak zwanego product placementu i tak naprawdę nie ma sensu dla producentów cenzurować masowej obecności pirackiej tego typu dzieł w necie, bo każdy z nich jest reklamą. No po co cenzurować reklamy? Chodzi o to, żeby reklama się rozeszła. I ten K-pop też także jest bardzo atrakcyjny wizualnie. Nie jest z kolei jakiś specjalnie wymagający artystycznie z punktu widzenia produkcji, ale jest po prostu idealnym produktem i się rozchodzi. No tyle. Ostatnio mieliśmy okazję na szerszą skalę zderzyć się z kulturą, czy z produktem kultury koreańskiej. Serial Squid Game podbił serca wielu widzów. Serial dość prosty i przynajmniej bardzo brutalny, który wiele było takich pretensji, że dzieci, jak dzieci to oglądają, nie wiem, ale że dzieci mają do tego dostęp i że potem odtwarzają te makabryczne gry, które znajdują się w tym serialu. Czy fascynacja kulturą kraju, gdzie Boga w sercu nie mają, nie jest trochę niebezpieczna? Znaczy, wielu Koreańczyków ma tego Boga w sercu, tam mniej więcej 1/3 społeczności, to są chrześcijanie różnych denominacji. Ale chodzi o tą brutalność. Ale jeżeli chodzi o brutalność, to faktycznie Korea ma z tym problem. U nas się o tym tak bardzo nie myślało wcześniej, dlatego że K-pop jest takim przesłodzonym obrazem. Natomiast w Korei przemoc jest masowa. Badania pokazują, że praktycznie każda, zwłaszcza kobiety, się zetną z przemocą w szkole czy miejscu pracy. I to Squid Game tutaj nie jest tak bardzo przerysowane, chociaż oczywiście w jakimś stopniu jest. No, popularność tego serialu jest faktycznie fenomenem światowym. Z tym, że było ciekawie, to jest bardziej odwołanie do kultury japońskiej, dlatego że Japonia uwielbia takie konstrukcje, właśnie takich filmów czy seriali opartych na takich grach eliminujących poszczególnych uczestników. Taki nurt, który nie wspomnieliśmy, kiedyś się mówiło lemmingi, teraz bardzo, bardzo różnie. Spotkałem się z takim zjawiskiem fajnopolacy. Fajnopolacy są moim zdaniem lepszym określeniem niż lemmingi. Czym jest fajnopolactwo, może Krzysztof Karnkowski w paru słowach? Przez lata w różnych gazetach typu na przykład Newsweek, chyba Newsweek głównie w tym celował, były takie publikacje, jak zawsze są publikacje takie, że Polacy są źli, że się źle zachowują, że robią gnój wszędzie, ale też byli zawsze tacy Polacy, którzy są uśmiechnięci, fajni, zachodni, europejscy, patrzą na wszystko z optymizmem, czy oczywiście pracują prawie do zarżnięcia się, ale potem też jadą odpocząć, wydają pieniądze, są światowi, mogą w ogóle nie rozmawiać po polsku. Przy tym właśnie tacy ludzie są fajni, uśmiechnięci. Mówiłeś też o tym, wstydzą się rozmawiać po polsku czasami. Czasami się wstydzą, tak. W związku z czym stąd się właśnie wzięło to określenie fajnopolacy. Ono jest moim zdaniem o tyle ciekawe i lepsze niż określenie lemmingi, że lemmingi to jest jak przypisane do polityki, a to jest zjawisko szersze. Z kolei lemmingi dorobiły się analogicznego określenia pelikany, które jakby działa w drugą stronę, czyli powiedzmy, że zwolennicy PiS uważają wszystkich za lemmingów, aż też spotkałem się z zupełnie takimi niepisowskimi użyciami tego, no ale jest też określenie pelikany, co każdy lubi,
chwili swoich politycznych oponentów widzieć jako grupę, która właśnie działa bez żadnego instynktu samozachowawczego, albo jak pelikan wszystko łyka. No i pewnie trochę racji w takim podejściu jest, tylko że oczywiście łatwiej jest spojrzeć na kogoś innego niż na siebie. Bardzo tutaj dużo się mówi w kontekście polityki, o jakichś sojuszach, opozycji, jakiejś wspólnej wielkiej koalicji, a tak wiadomo, że to, jaki mamy posłów, jest trochę odbiciem naszego społeczeństwa. Czy w ogóle, patrząc tak społecznie na to, czy taki wielki sojusz miałby sens? Czy w tych grupach znajdują się ludzie, którzy mogliby się ze sobą wszyscy dogadać? My się nie musimy zastanawiać nad tym. Możemy spojrzeć na Europarlament, dlatego że tam jest jakby... Też tam poszła wielka koalicja, może nie aż tak szeroka, ale bardzo podobny był pomysł. I po wyborach ci ludzie się rozeszli do swoich klubów. Nie byli wcale razem i też głosują różnie w różnych sprawach. Więc myślę, że taka koalicja przeniesiona do parlamentu, chociaż moim zdaniem jest niemożliwa, właśnie z punktu widzenia tych środowisk lewicowych, ale to może być twór kruchy, nietrwały, który będzie miał tak różne interesy polityczne, że raczej to się nie uda. Zwłaszcza, że nawet to spoiwo właśnie, że po prostu wszyscy przeciwko PiS, też nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich to jest kwestia pierwszoplanowa. To jest kwestia pierwszoplanowa tylko dla Donalda Tuska. A jak z subkulturami w Polsce Anno Domini 2022? Znaczy, kiedyś było to bardzo proste. Mówiło się to skinny, punki, prawda, depesze, metale. No, jak zwał, tak zwał. Było tego trochę. Teraz nie wiem, czy ja jestem taki stary i umknęło mi to z pola widzenia, czy jakoś tak rozmyły się subkultury w Polsce, czy istnieją nowe? Wiele osób uważa, i ja się ku temu też skłaniam, że teraz, jeżeli chodzi o młodzież, to rozmaite takie frakcje polityczne, czasem bardzo egzotyczne, różne grupy, nie wiem, liberałów, socjalistów, czasem też jakieś środowiska LGBT, zastąpiły dawne subkultury młodzieżowe. Natomiast mamy starych dziadów, którzy się bawią w rekonstrukcję subkultur, tak zwany zbowit, więc te stare subkultury też się trzymają. Grupy rekonstrukcyjne subkultur są. Tak, nawet. Sam się czasami jeszcze w coś takiego bawię. Czy ty jako socjolog zauważasz coś, takie zjawiska, które są nowe zupełnie, które jakoś cię zaskakują? Proszę pana, w pewnym wieku to już dla człowieka wszystko jest nowe i wszystko zaskakuje. Ja już jestem coraz częściej w tym wieku, ale mówiąc poważnie, pewne zaskakują mnie chociażby pewne właśnie prosocjalne nurty lewicy. Też popularność... A mówimy o pani Spurek i tych klimatach? Czy... Nie, właśnie raczej mówimy o tej lewicy związanej z partią Razem, która chodzi na protesty aborcyjne, ale kiedy każą skakać przeciwko PiS-owi, to nie skaczą i tak dalej. No to są takie dziwne czasami zwroty akcji. Natomiast czasami zaskakuje mimo wszystko i wielość pewnych zjawisk, również obyczajowych i takie tutaj na przykład, nie wiem, seksualizacja pewnych zupełnie neutralnych zjawisk, takie jak, nie wiem, jakieś przyjaźnie między dziewczynami licealne czy coś. A, no tak, no teraz to już są jak łatwo udało się, no to głównie przede wszystkim chyba platformom streamingowym tutaj zmienić nastawienie młodzieży. No nie wiem, czy my też tak łatwo w naszym wieku, nie chcę w jakieś boomerstwo wpadać, ale nie wiem, czy nam też tak łatwo było różne rzeczy socjologiczne, społeczne wcisnąć. No, nie jeden powie, tutaj będę adwokatem diabła, że bardzo dobrze, rozwijamy się, jesteśmy tolerancyjni, na wszystko zwalamy, może... A potem na koniec okazuje się, że kiedy jakiś tam, nie wiem, wokalista zagranicznej kapeli się przebierze za kobietę, to nasze wyzwolone dziewczęta przeżywają to jak stare baby sprzed 30 lat. Właśnie, może my tylko mówimy, że jesteśmy tacy rozwinięci, zachodni, tolerancyjni, a tak naprawdę jesteśmy tym tymi samymi Polakami, którymi byliśmy zawsze, takimi troszeczkę jednak nieufnymi, troszeczkę jednak, no nawet nie troszeczkę, ale konserwatywnymi i w sumie takimi, którzy no, niekoniecznie będą otwarci na kobietę z brodą w innym aspekcie niż niestety obśmianie. Przyznam, że nie chcę tutaj czynić jakichś zakładów ani prognoz, ale wydaje mi się, że ten konserwatyzm w polskim społeczeństwie, również wśród młodzieży, zawsze będzie obecny, jeśli nie wśród całych, na pewno ta grupa, nawet jeżeli będzie mniejszością, to będzie większa niż w innych krajach. A czy żyjemy w takim momencie, że to wszystko zmierza ku końcowi, czy wręcz przeciwnie? Czy nadejdzie opamiętanie
w związku z wojną, no bo umówmy się, żyliśmy przez chwilę w czasach, kiedy oczywiście nie zamierzam tutaj trywializować w żaden sposób pandemii, no ale choroba, która wydawała już się czymś takim w ogóle najgorszym, co nas może spotkać, nagle się okazało, że obrazki żywcem z II wojny światowej tuż za naszą granicą wróciły. Może ludzie zrobią się teraz twardsi, może wrócą standard, takie bardziej konserwatywne modele rodziny, kobiety dbające o ten mir domowy, mężczyzny, wojownika, czy raczej nie ma na to szansy? Myślę, że tutaj są pewne podstawy. Na pewno to nie wpłynie na całość społeczeństwa, czy całość młodego pokolenia, ale dla części tak może być, dlatego że to jest właśnie to jest sytuacja graniczna, wojna. Więc tutaj dużo się może zmienić. I trudno przewidzieć jeszcze co. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję bardzo. Naszym gościem był dr Krzysztof Kartkowski. Do zobaczenia. Dziękuję.